Po latach poświęconych studiom, dzisiaj opuszczam mury uczelni. To jest moment, na który czekałam, z książkami i notatkami w ręku, gotowa na kolejny etap mojego życia. Teraz przyszła pora na prawdziwe wyzwanie, na przekształcenie mojej wiedzy w praktyczne umiejętności. Jestem Julia, wysoka, szczupła, z długimi kasztanowymi włosami. Wydaje się, że jestem gotowa na dorosłe życie. Spędziłam wiele godzin w bibliotece, zgłębiając tajniki swojej dziedziny nauki. Teraz czas, aby wykorzystać to, co się nauczyłam. Po ostatnim egzaminie i obronie pracy dyplomowej czuję się jak ptak, który opuszcza gniazdo, gotowy do lotu w nieznane. Na kampusie panuje podniosły nastrój, wszyscy studenci rozmawiają o przyszłych planach, wymieniają się pomysłami na pracę. Dorosłe życie jest tuż przed mną, a ja wiem, że muszę działać. Jestem teraz absolwentką, a teraz muszę stanąć w obliczu prawdziwego świata. Usiadłam w kampusowej kawiarni, obok okna, z filiżanką kawy w ręku, przeglądając różne oferty pracy. Mój laptop otwarty na stronie internetowej z ogłoszeniami o pracę jest mostem, który łączy mnie z przyszłością. Składam swoje CV do różnych firm, starając się je jak najlepiej dopracować i przemyśleć. Wiem, że konkurencja jest ogromna, ale nie zamierzam się poddawać. W moich oczach jest tyle marzeń, projektów i możliwości, które chcę zrealizować. Kiedy wracam do mojego mieszkania po dniu spędzonym na składaniu dokumentów, czuję mieszankę uczuć, nadziei, ekscytacji, ale także pewnego niepokoju. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale jestem gotowa stawić jej czoło. To jest początek nowego rozdziału w moim życiu, rozdziału, który będzie pełen wyzwań, sukcesów i nauki. Nie wiem jeszcze, co dokładnie przyniesie dorosłe życie, ale jestem pewna, że to będzie wyjątkowa podróż, która mnie ukształtuje i pozwoli mi osiągnąć to, o czym zawsze marzyłam. Po wysłaniu wielu CV i listów motywacyjnych, otrzymałam zaproszenia na 3 rozmowy kwalifikacyjne. Byłam podekscytowana, ale również trochę zdenerwowana. Pierwsza firma miała siedzibę w eleganckim biurowcu. W rozmowie kwalifikacyjnej z dyrektorem firmy musiałam przedstawić swoje umiejętności i doświadczenie. Po zakończeniu rozmowy powiedział mi, że rozważą moją kandydaturę i odezwą się w ciągu tygodnia. Druga firma była bardziej nowoczesna, a rozmowa była przeprowadzana przez zespół menedżerów projektów. Przeprowadzili ze mną wywiad oparty na scenariuszu, by sprawdzić moje umiejętności praktyczne. Po rozmowie zostaliśmy sami, a jeden z menedżerów powiedział mi, że jestem mocnym kandydatem, ale firma musi jeszcze przemyśleć swoją decyzję. Trzecia firma była z branży technologicznej. Przeszłam przez techniczny test praktyczny i rozmowę z szefem działu rozwoju. Była to bardzo intensywna rozmowa, ale czułam, że mogę wnieść wiele do ich zespołu. Odpowiedzieli, że również się odezwą po konsultacjach wewnętrznych. Następnie przyszedł czas oczekiwania. Dni mijały, a wciąż nie słyszałam od żadnej z firm. Czekanie stawało się coraz trudniejsze, zwłaszcza że każda z firm obiecała dać mi znać. Jednak po tygodniu odezwała się trzecia firma. Ich oferta była obiecująca, a szef działu rozwoju, pan Andrzej, zaprosił mnie na spotkanie, aby omówić szczegóły. Byłam szczęśliwa, że dostałam swoją pierwszą pracę. Następnego dnia weszłam do biura z uśmiechem na twarzy i podpisałam umowę. Miałam rozpocząć pracę od jutra. Byłam podekscytowana, gotowa na to, co przyniesie przyszłość. Jednak w tamtym momencie nie zdawałam sobie sprawy, że to dopiero początek mojej przygody w świecie pracy, a niebawem odkryję, co tak naprawdę kryje się za zaproszeniem do tej firmy. Mój pierwszy dzień w nowej firmie minął na zapoznawaniu się z nowym otoczeniem i ludźmi. Szef, pan Marek, przekazał mi konkretne obowiązki i wyjaśnił, czym będzie zajmować się moja praca jako jego asystentki. Byłam gotowa wziąć się do pracy i bardzo podobało mi się, że szef wydawał się być tak pomocny i życzliwy. Wydawało się, że to idealne miejsce na rozpoczęcie mojej kariery zawodowej. Pierwsze dni w firmie były intensywne, ale fascynujące. Wkręcałam się w pracę, poznawałam procedury i zapoznawałam się z zadaniami, które mi powierzono. Byłam podekscytowana nowymi wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą nowa praca. Jednak z czasem zaczęło mnie zastanawiać zachowanie mojego szefa. Był dla mnie niezwykle miły, a wręcz za miły.
Często wypytywał mnie o moje życie prywatne, interesował się moimi planami na przyszłość, a czasami nawet przynosił mi małe upominki. Z początku to sprawiało, że czułam się doceniona, ale z czasem zaczęło mi to przypadać dość dziwne. Starałam się nie zwracać na to uwagi, zakładając, że może takie jest jego podejście do współpracowników. Był przecież szefem, a ja byłam nową pracownicą. Jednak teraz, patrząc z perspektywy, żałuję, że nie zareagowałam wcześniej na te subtelne sygnały. Pierwszy dzień był tylko początkiem mojej przygody w nowej pracy, ale właśnie wtedy pojawił się pierwszy znak, którego nie dostrzegłam. Gdybym tylko była bardziej czujna, może uniknęłabym tego, co miało się wydarzyć. Niedługo po rozpoczęciu pracy zauważyłam, że mój szef, pan Marek, chętnie zapraszał mnie na spotkania po pracy pod pretekstem, że musimy porozmawiać o pracy. Wydawało się to być całkowicie normalne, więc zgodziłam się na te spotkania. Pierwszy raz wybraliśmy się do pobliskiej kawiarni. Oczekiwałam, że będziemy omawiać projekty i zadania, ale rozmowa nieco zboczyła na inne tory. Pan Marek zaczął zadawać mi pytania o moje zainteresowania, pasje i życie prywatne. Mówił mi, że jestem niezwykle inteligentna i atrakcyjna, co sprawiło, że poczułam się nieco zakłopotana. Następne spotkania były coraz bardziej osobiste. Pan Marek zaczynał komplementować moją urodę i charakter, a rozmowy o pracy stawały się coraz rzadsze. Czułam się nieswojo, ale jednocześnie nie wiedziałam, jak zareagować. Wiedziałam, że nie chcę stracić pracy, która była moim źródłem stabilności finansowej, ale jednocześnie sytuacja zaczynała mnie przytłaczać. Byłam tutaj, aby pracować i rozwijać się zawodowo, a nie aby uczestniczyć w coraz bardziej dziwnych spotkaniach. Kiedy pan Marek zaproponował kolejne spotkanie w eleganckiej restauracji, zaczęłam się zastanawiać, co mam z tym wszystkim zrobić. Nie mogłam zignorować tego, że rozmowy przestawały mieć cokolwiek wspólnego z pracą. Jednak jednocześnie bałam się konfrontacji i reakcji szefa. Tak więc nadal uczestniczyłam w tych spotkaniach, choć stawały się coraz bardziej nie i nieodpowiednie. Nie wiedziałam, jak długo będę mogła to znosić, ale miałam nadzieję, że sytuacja się zmieni albo że sama znajdę rozwiązanie tego problemu. Sytuacja z moim szefem, panem Markiem, zaczęła się pogarszać. Przestał on ukrywać swoje zainteresowanie mną i coraz śmielej okazywał to w sposób, który mnie krępował. Pamiętam pewne momenty, kiedy klepnął mnie w pupę, a towarzyszyło temu sprośne uśmiechy. Robił to tylko wtedy, gdy nikt nie patrzył, co sprawiało, że czułam się upokorzona i niezręcznie. To nie była sytuacja, jakiej oczekiwałam w swojej pierwszej pracy. Nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. Byłam kompletnie zdezorientowana i przerażona. Nie wiedziałam, że mogę zgłosić takie zachowanie, ani do kogo. Była to moja pierwsza praca, więc brakowało mi doświadczenia i pewności siebie, by stawić mu czoła. Wszystko, czego pragnęłam, to zachować tę pracę i rozwijać się zawodowo. Mimo że sytuacja była niewygodna i niekomfortowa, próbowałam ignorować te incydenty, myśląc, że może przestanie. Ale to tylko się nasilało, a ja zaczęłam czuć się coraz bardziej zażenowana w obecności mojego szefa. Nie wiedziałam, że później będę miała wsparcie od innych współpracowników, ani że istnieje miejsce, gdzie mogłabym zgłosić to, co mi się przydarzało. Teraz, patrząc z perspektywy, żałuję, że nie zareagowałam wcześniej, bo może wtedy mogłabym uniknąć tego, co miało się wydarzyć. Pewnego dnia wszyscy pracownicy opuścili firmę, a w biurze zostałam tylko ja i mój szef, pan Marek. To był zwykły dzień, jak wiele innych, ale tego wieczoru miałam doświadczyć czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Gdy zamierzałam wychodzić z pracy, usłyszałam, jak pan Marek zawołał mnie do swojego biura. Nie wiedziałam, co może być tak pilnego, żeby zostawić mnie jako ostatnią w biurze. Czułam pewien niepokój, ale poszłam do jego biura. Kiedy weszłam, zorientowałam się, że jesteśmy sami. To zwiększyło moje uczucie niepokoju. Dlaczego nikt inny nie był w biurze? Miałam wrażenie, że coś jest nie tak. Na początku rozmawialiśmy o sprawach służbowych, ale nagle pan Marek zamknął drzwi. To był sygnał, że coś jest nie w porządku. Zaczęłam odczuwać paniczny strach. W tej chwili podjęłam decyzję, która okazała się być słuszna. Włączyłam nagrywanie na swoim telefonie komórkowym,
chcąc mieć dowód na to, co mogło się wydarzyć. To było działanie instynktowne, które miało ogromne znaczenie. Pan Marek nagle zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Zażądał ode mnie, żebym się rozebrała. To było coś, czego absolutnie nie mogłam zrobić. Strach ogarnął mnie, ale jednocześnie instynktownie walczyłam o swoją godność. Gdy szef zbliżył się do mnie, udało mi się go odepchnąć i uciec z jego biura. Byłam przerażona i zdezorientowana, ale instynktownie wiedziałam, że muszę teraz działać. Szybko uciekłam do swojego mieszkania. Nie wiedziałam, co mam zrobić. Miałam nagranie na telefonie, ale nie wiedziałam, co z tym zrobić, jak się bronić. To był moment, kiedy poczułam się zupełnie bezradna. Po tym przerażającym incydencie nie wychodziłam z domu przez kilka dni. Byłam załamana i przerażona tym, co mnie spotkało. Nie wiedziałam, co mam zrobić ani jak się obronić przed moim szefem, panem Markiem. Nocami nie mogłam spać, a w dzień czułam się przytłoczona strachem. Wydawało się, że nie mam dokąd uciec przed tą koszmarną sytuacją. Byłam całkowicie sama z moim lękiem. W końcu postanowiłam, że muszę coś z tym zrobić. To nie mogło pozostać bez kary. Zdecydowałam się zgłosić sprawę na policję. Było to trudne, ale wiedziałam, że to jedyny sposób, aby ocalić siebie i innych przed moim szefem. Policja przyjęła moje zeznania i podjęła śledztwo. Współpracowałam z nimi, dostarczając dowodów, w tym nagrania z mojego telefonu. To było bardzo trudne doświadczenie, ale wiedziałam, że muszę walczyć o swoje prawa i zapobiec, by to się powtórzyło. Po kilku tygodniach śledztwa policja złapała pana Marka. Okazało się, że nie byłem jego pierwszą ofiarą, ale dzięki mojemu zgłoszeniu udało się go aresztować i postawić mu zarzuty. Było to początkiem procesu sądowego, który miał się odbyć w przyszłości. W międzyczasie czułam pewną ulgę, że moje działania doprowadziły do ujęcia sprawcy. Jednak wciąż czekałam na sprawiedliwość i na to, by ten koszmar ostatecznie się zakończył. Po aresztowaniu pana Marka i wszczęciu przeciwko niemu postępowania sądowego, sytuacja w firmie zaczęła się zmieniać. Szefowie dowiedzieli się o całej sprawie, a ja zostałam przywrócona do pracy. Po moim powrocie do pracy spotkało mnie serdeczne przyjęcie ze strony współpracowników i przełożonych. Wyrazili mi wsparcie i wyrazili swoje ubolewanie z powodu tego, co się wydarzyło. Byli szczerzy i otwarci w wyrażaniu swojego współczucia oraz zrozumienia dla trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłam. To dla mnie ogromnie znaczyło. W końcu czułam się doceniona i wsparcie innych dawało mi siłę do stawienia czoła przyszłości. Nie byłem już sama w tej walce. Niespodziewanie dowiedziałam się, że nie tylko ja byłam ofiarą pana Marka. Dwie inne pracownice również były nękane przez niego, ale bały się to zgłosić. Jednak gdy dowiedziały się o moim zawiadomieniu na policję i o tym, że pan Marek został aresztowany, postanowiły również zgłosić te przestępstwa. To było ważne z punktu widzenia sprawiedliwości. Teraz wszyscy stawaliśmy się świadkami tego, że nikt nie może ujść z takimi czynami na sucho. Była to walka o bezpieczeństwo i godność wszystkich pracowników w firmie. Sytuacja nadal była trudna, ale przynajmniej teraz nie byłem już sam. Razem z innymi ofiarami stawialiśmy się do walki o sprawiedliwość i nadzieję na lepszą przyszłość. Historia mojego życia w tej firmie zakończyła się, ale to była również historia o nowym początku. Po procesie sądowym, pan Marek został skazany i ukarany zasłużoną karą. To było zwycięstwo sprawiedliwości. Po tym wszystkim postanowiłam rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Zdecydowałam się zmienić pracę i rozpocząć pracę w miejscu, które bardziej ceniło i respektowało swoich pracowników. Był to dla mnie krok w kierunku pełnego odzyskania kontroli nad swoim życiem. Historia moja i innych ofiar pana Marka przypomniała mi, jak ważne jest, aby stać w obronie swoich praw i godności. Nie mogłam pozwolić, aby ktoś nad nami się znęcał i krzywdził. To była trudna i traumatyczna historia, ale dzięki wsparciu innych ludzi udało mi się przetrwać i wyjść z niej silniejszą. Teraz patrzę w przyszłość z nadzieją i pewnością, że mam kontrolę nad swoim życiem. Historia ta przypomina, że ważne jest, aby walczyć o sprawiedliwość i dążyć do lepszej przyszłości, nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań.
Dla mnie to była historia o przetrwaniu i odrodzeniu, a także o tym, że zawsze warto walczyć o swoje prawa i godność.